Szczena znów zostanie ojcem, z dwojgiem dotychczasowych dzieci nie ma kontaktu. Szczena 38 litrów, bohater reality show Chłopaki do wzięcia, jest już ojcem dwojga dzieci. Jedno zostało przy mamie, a drugie trafiło do rodziny zastępczej. Myślicie, że w tej sytuacji trzecie jest dobrym pomysłem? Ryszard Dąbrowski, znany jako Szczena, bohater reality show Chłopaki do wzięcia, ma za sobą burzliwą przeszłość. Spędził jakiś czas w więzieniu, przeżył trudne rozstanie z poprzednią partnerką, a swojego dziecka z tamtego związku raczej nie zamęcza troską. Fani niepokoili się, że podobnie będzie z synkiem, którego urodziła Szczenie jego partnerka, Joanna Wielocha. Już na początku ciąży Joasia zaprezentowała dość lekkie podejście do swojego stanu, komunikując: że nie wykona testu ciążowego, bo nie wierzy testom. Na szczęście ciąża przebiegła bez komplikacji, a na świat przyszedł zdrowy chłopiec. Pod zdjęciem maluszka, zamieszczonego przez szczęśliwego Szczenę na Facebooku, pojawiły się pełne wątpliwości komentarze. Fani nie byli pewni, czy związek Rysia i Asi, który do tej pory nie stronił od dramatów, a Joanna czasem pokazywała się z podbitym okiem, jest idealnym środowiskiem do wychowywania dziecka. Wątpliwości budziły także panujące w mieszkaniu trudne warunki, a także obecny w życiu rodziny alkohol. Na życzliwe uwagi ostro zareagowała wtedy Joanna, która zamieściła komentarz skierowany do jednej z internautek. Która zadała pytanie o warunki panujące w mieszkaniu. Co ciebie to obchodzi, ciekawska jesteś w cecha gwiazdka J, zajmij się swoim życiem, a nie w nasze życie wchodzisz. Nie masz nic do roboty, żegnam. Następnie głos postanowił zabrać ojciec rodziny. Na Facebooku napisał sarkastycznie: witam wszystkich tych, którym żal de gwiazdka P ściska i życzę wam tego samego, czego mi życzycie. Pamiętajcie, że karma wraca i to bardzo szybko, a moim normalnym znajomym bardzo dziękuję za miłe komentarze. Pozdrawiam. Szczena znów zostanie ojcem? Niestety, czas pokazał, że niepokój internautów był uzasadniony. Podczas jednej z domowych awantur wszczętych przez Szczenę, będącego pod wpływem alkoholu, opieka społeczna odebrała Marcelka rodzicom. Chociaż Szczena stanowczo zapewniał, że nie pobił partnerki ani dziecka, Marcelek trafił do szpitala, a stamtąd do rodziny zastępczej. O losie synka rodzice mają, jak się okazuje, mgliste pojęcie. W rozmowie z dziennikarzami Szczena wyznał:
Była mała awantura, zadzwonili po policję i zabrali nam dziecko. Marcelek jest w jakiejś tam rodzinie zastępczej czy tam czymś. Jego partnerka tłumaczyła wówczas, że pijackie awantury i przemoc są czymś zupełnie normalnym w rodzinie. Była awantura jak to w związku, niech każdy spojrzy na siebie. Ostatnio wyszło na jaw, że Szczena i Joanna prawdopodobnie planują kolejne dzieci. Podczas wywiadu dla TV reklamy Joanna wyznała tajemniczo. Powiem tak, to będzie wielką niespodzianką. Ja nikomu niczego nie będę zdradzała. Rysiek tradycyjnie zapewnia, że tym razem stanie na wysokości zadania. Podobne deklaracje składał z okazji narodzin Marcelka. Jeżeli będzie, to będziemy starać się je wychować lepiej niż Marcela. Z Marcelem, siłą rzeczy, trochę nam źle to wychodzi. Ale myślę, że z następnym dzieckiem uda nam się to lepiej ogarnąć. Warto przypomnieć, że Szczena oprócz Marcelka ma jeszcze 6-letnią córkę, która jego obecnej partnerki. Joanny budzi nieukrywaną niechęć, jak wyjaśnił kiedyś Ryszard. Asia twierdzi, że to nie moja córka, ale ja wiem, że moja. Asia jest tak zazdrosna i nienawidzi jej, bo matką jest jej koleżanka. No jakby nie patrzeć, wiem kiedy je robiłem. Miałem robić badania DNA, ale na to się nie zgodziłem, bo mi szkoda było dziecka. Nie zabezpieczaliśmy się. Do 3 razy sztuka?